Dzień dobry. Dzisiaj będzie o światełku. Dzisiaj będzie o światełku. Chciałem przeprowadzić opis, pokazać, zaprezentować latarkę czołową z Decathlona, Decathlona Trek 900, jaką sobie zakupiłem. I skąd pomysł na odcinek? Z tego powodu, że w sumie ja się nigdy do tej pory, pomimo jakiegoś tam doświadczenia nocno-leśnego, nigdy się nie miałem uderzenia na latarki, na czołówki. I szczerze mówiąc, zawsze jakaś sobie tam w terenie była, ale ja o tym totalnie jakoś tam specjalnie świadomie nie myślałem. A to błąd, a to w sumie jest, to jest w sumie błąd, ponieważ latarka, oświetlenie na nocnych naszych działaniach, wyprawach, to jest rzecz absolutnie niezbędna. Tak naprawdę możemy sobie poradzić bez mitycznego noża w lesie. Tu nie ma problemu, możemy przeżyć normalnie fajny wypad i brak tego noża jakoś nie będzie nam warunkował jakości tego wypadu. Co dalej? No, możemy wyjść bez kuchenki turystycznej, no też nam się nic nie stanie, jeżeli nic na ciepło sobie nie ugotujemy. Dalej można się obyć, nawet można się obyć bez namiotu, no tak jak sobie teraz ostatnio tam praktykujemy właśnie i śpimy pod tarpem, pod landeką biwakową. Za to, czego nie oszukamy? Nie oszukamy obracającej się planety, tego nie oszukamy. W końcu nadejdzie noc, zrobi się ciemno. Tak jak właśnie tutaj za kamerą mam fajny, bardzo fajny widok zachodzącego słońca. Dopiero chwilę mi się udało znaleźć trochę czasu, żeby ten materiał uskutecznić wreszcie. Noc, ciemność w końcu nadejdzie. Zimą to już będzie zjawisko występowało, ta ciemność o godzinie 16. Już trzeba myśleć, już trzeba się doświetlać. W związku z tym, tak jak moja historia, jak wspomniałem, z latarkami nie jest specjalnie długa, nie interesowałem się, czołówkę zawsze jakąś tam miałem i to jakoś zaczęło mi ostatnio troszkę przeszkadzać, ponieważ była to czołówka za 15 zł, przez parę lat kupiło się w markecie jedną, coś się z nią tam stało, nie stało, kupiło się przez przypadek za 15-20 zł następną. I podejrzewam, że przez ten czas, przez te parę lat, to wydałem na te takie za 15, za 20 zł odpowiednio większą ilość kasy, gdzie teoretycznie myślę, że właśnie kupi się raz a dobrze. Stąd też zdecydowałem się na zakup właśnie już takiej czołówki, jakiejś z pomysłem w miarę, ale też nie rujnującej jeszcze kieszeni. Więc wpadła wizyta oczywiście do Decathlonu, gdzie mają fajne, w mojej opinii mają fajne rzeczy za rozsądny stosunek jakości co do ceny. No i wpadła decyzja, że sobie kupię taką latarkę Trek 900 za 119 zł. Więc tutaj za chwilę się przybliżę i zrobimy mały unboxing. Ja oczywiście ją za pierwszym razem już odpakowałem i zobaczyłem, że w środku nie wypadł ziemniak, żebym się teraz przy realizacji materiału nie zdziwił. Więc pokażę Wam, jak ona jest kupiona ze sklepu, odpakowana, co dostajemy w zestawie. No to zaczynamy opis, recenzję. Zapytacie się, co to jest to. To jest ta jakaś latarka za właśnie 15 zł, o których nigdy nie myślałem i po prostu z takich korzystałem. Posłuży mi jako tło do pokazania różnicy pomiędzy właśnie taką, w cudzysłowie, bezmyślną czołóweczką za paręnaście złotych, a czymś trochę już zamysłem docelowym. Więc nie przedłużając, zaczynamy. Ze sklepu przychodzimy tutaj za 119 zł z takim pudełkiem. Cały zestaw akcesoriów, bo się okazuje, że nie kupujemy tutaj po prostu latarki, znajduje się w tym pudełku. No to robimy unboxing. Co znajdziemy w środku? W środku znajdujemy to, co kupiliśmy przy odrobinie szczęścia. Zatem czołówka. O, może tutaj ładnie pokażę. Funkcję to za chwilę będę pokazywał, więc po prostu pokażę, że kupujemy coś takiego. Fajny, fajny żółty kolor. Wiem, nie jest taktycznie, nie jest leśnie, kamuflażu nie ma, ale z drugiej strony, jeżeli idzie o latarkę, to chyba jest sprzęt, który chciałbym w razie położenia gdzieś w ciemności, to chciałbym ją umieć w miarę znaleźć, żeby ona gdzieś tam się nie zamaskowała w ściółce leśnej, więc kolor mi się podoba, jest fajny, fajny, fajny żółty. Ale też nie oczojebny, nie jest tak źle. I to nie jest wszystko. Kupiliśmy czołówkę, a mamy coś więcej. Co tutaj mamy więcej? Też już pokazuję. No przede wszystkim, i to jest właśnie cecha tej latarki, zależało mi, żeby odejść od tych paluszków. Żeby odejść od ładowania, potrzeby zasilania paluszkami. Tylko chciałbym mieć wreszcie taką latarkę, żeby było można ją ładować przez USB. Czyli znajdujemy w zestawie kabelek USB. Taki zwykły. I co też jest fajne, i tutaj się zdziwiłem, bo się nie do końca spodziewałem,
pomimo że ona ma w sobie dedykowany akumulator, który jest ładowany przez kabel USB, to jeżeli w razie W nam się wydarzy i nam się on rozładuje i będziemy jednak chcieli dalej korzystać z oświetlenia, to w tym tutaj woreczku jest dodany adapter, który wygląda jak obudowa baterii tego akumulatora jego domyślnego, ale mamy tutaj miejsce na trzy małe paluszki AAA. I dzięki temu, jeżeli w terenie nas zostaniemy bez zasilania, akumulator główny nam padnie, nie będziemy mieli czasu, żeby go podładować od powerbanka, to wystarczy, że załączone paluszki były w zestawie, więc miło, bardzo kompleksowy produkt. Więc sobie tutaj zakładamy te trzy paluszki. Dzięki temu otrzymujemy sobie tutaj właśnie takiego powerpacka, że możemy... Co teraz możemy z tym zrobić? I teraz może przejdziemy tutaj do opisu tej czołówki. To jak wygląda przed chwilą, to pokazywałem, funkcję opiszemy zaraz. Przed pierwszym włączeniem jednak zastanówmy się właśnie, jak tutaj dojść do jej zasilania. Najpierw trzeba odchylić i tutaj jest pierwsza cecha produktu. Urządzenie umożliwiające nam zmianę kąta nachylenia czołówki, świecenia, żebyśmy mogli sobie świecić pod nogi. Na początku pomyślałem sobie, że kurde, troszkę to ciężko chodzi, te stopnie są wyraźnie oporu wyczuwalne, ale z drugiej strony, po co ja mam tutaj tą jakąś latarkę za 15 zł? Po to, żeby pokazać, że jeżeli to ciężko nie chodzi i mamy jakąś latarkę zwykłego Chińczyka, to przy jakichś silniejszych ruchach głową to mi się działo. Że po prostu jak nie ma oporu, to lata. Więc cieszę się, podoba mi się, że jest tutaj wyczuwalny, konkretny opór. Więc opór robimy do oporu. U góry znajdujemy coś takiego. Ja właśnie nie wiem, czy to jest zaleta, czy nie zaleta. Ona ma wodoodporność określaną przez skalę na IPX, dobrze ja mówię? IPX7 w 8-stopniowej skali, czyli można ją konkretnie zanurzyć w wodzie, w basenie, w jeziorze na okres do 30 minut do 1 metra. Jednak co to wymusiło? Jeżeli chcemy na szybko ją podładować, podłączyć pod zasilanie, nie mamy na zewnątrz portu USB, żebyśmy to mogli zrobić. Żeby rozpocząć proces ładowania tej latarki, trzeba ją wziąć. Tutaj mamy u góry zaczep. Zaczep tylko nam pstryknie, nie wydarzy się coś takiego, że nam ta bateria od razu pójdzie do tyłu i się otworzy. Ja tak właśnie się zastanawiałem, czy ja to otworzyłem, czy ja tego nie otworzyłem za pierwszym razem właśnie, bo się nie otwiera. Tu jest gumowa uszczelka wszędzie dookoła, dlatego po prostu my tylko podważymy do kliknięcia u góry, żeby to zeszło tutaj z plastiku prowadzącego, trzymającego i powolutku bierzemy sobie to w miarę z wyczuciem. No i to jest właśnie troszkę czas zabierający. To jest czynność zabierająca czas. W terenie zimą myślę, że właśnie troszkę może być to kłopotliwe. W związku z tym, tak wygląda wnętrze tej czołówki. I port USB znajduje się z boku tutaj tego ogniwa, jak widać. O rozpoczęciu procesu ładowania, jego postępie i jego szczęśliwym zakończeniu będzie nas informowała migocząca tutaj dioda. W związku z tym mamy wyładowaną, nie możemy zacząć ładować, chcemy korzystać dalej. Korzystamy sobie z tego adaptera i wkładamy panel z adapterem. Znowu trzeba tutaj trafić na dolne dwa ząbki do dziurki, za trzaski, żeby to pasowało. Zatrzaskujemy i latarka jest gotowa do użycia po włożeniu właśnie tej baterii albo dedykowanego akumulatora. I co tutaj mamy? Na razie specyfikacja techniczna. Przeczytam z pudełka, za chwilę pokażę. Mamy tutaj zaproponowane 6 trybów działania. Pierwszy tryb to mamy 4 lumeny, światło czerwone. W tym trybie mamy latarka działać do 40 godzin na jednym akumulatorze, tym dedykowanym. Oświetlać teren do 4 metrów przed nami. I to jest światło czerwone, więc pokazuję od razu światło czerwone. To jest bardzo fajna opcja. Mnie brakowało w tych jakichś latarkach za 15 zł tego trybu czerwonego. Dlaczego? Dlaczego on jest taki super, ale jest naprawdę fantastyczny? Ponieważ w nocy kolor czerwony nie psuje nam adaptacji oka do ciemności. Jeżeli odpalałem sobie tą jakąś czołówkę i ona mi w nocy
dała od razu taką petardę tam pod te... Ja właśnie nawet nie wiem, ile ona daje tutaj lumenów, jaką ma siłę, bo na pudełku było napisane, że extra strong light. A w każdym razie dla mnie się to kończyło po prostu totalnym oślepieniem i ja w tym lesie po wyłączeniu tej latarki nie widziałem absolutnie nic przez ładnych kilkadziesiąt sekund. Więc pierwszy tryb to jest światełko czerwone, bardzo fajne, przydatne. To jest fajne, przydatne, jak się wychodzi w nocy na siku przykładowo i żeby właśnie, żeby się totalnie nie rozbudzać i nie oświetlać jakimś mocnym strumieniem całego lasu. Tryb drugi to mamy 30 lumenów. Tryb drugi, wow. Jakby później sobie ktoś chciał zobaczyć, to o, tu jesteśmy w trybie drugim, 30 lumenów. W trybie drugim 30 lumenów, latarka ma nam działać 20 godzin i oświetlać do 15 metrów przed nami. Przechodzimy w tryb drugi, załącza nam się, zobaczcie też jak jest fajnie zrobione, guziki do obsługi są dwa. Zaczynamy od najsłabszego, najmniej oczojebnego trybu czerwonego, następnie idziemy dalej. Włącza nam się ta pierwsza dioda, o, ja tutaj nie wiem jak to będzie wyglądało w monitorze, bo widzę, że sensor mi śmiesznie klatkuje. Dobra, troszkę odległości. Więc mamy tryb drugi, co mi się rzuciło w oczy w porównaniu do tej jakiejś latarki, to bardzo fajne, takie białe, ale cieplejsze światło, że jak w nocy się tym świeci, jest wrażenie jakbyśmy mieli wycinek kawałka dnia w miejscu, gdzie nam się to oświetla. Po włączeniu tego mamy trupio białe, dochodzące do niebieskiego, fioletowego koloru przy obrzeżach oświetlanego obszaru. Tutaj jest naprawdę właśnie takie fajne, dzienne, naturalne światło. To już widać pierwsze to, że to nie kosztowało 15 zł, ale też nie pół tysiąca albo tysiąc, więc myślę właśnie, że się zdecydowałem na to, że to jest bardzo chyba fajne, jak czas pokaże, że to jest chyba bardzo, bardzo fajny właśnie kompromis relacji ceny do jakości, ale żeby już jakiś pomysł na to był. Tryb trzeci, 80 lumenów, no co tam pokażę, jesteśmy w naszej instrukcji, jesteśmy tutaj. Tryb trzeci, 80 lumenów. Przy 80 lumenach mamy zakres oświetlanej odległości od nas na określany jako 15-30 metrów. Z mocą 80 lumenów latarka będzie nam świeciła przez 8 godzin. Dalej chyba bardzo fajny wynik, tak mnie się wydaje. A nie mam porównania, ponieważ na tych jakichś latarkach za 15 zł tam takie specyfikacje techniczne nie są podawane, więc z praktyki, chyba że człowiek się akurat pójdzie zrobi doświadczenie, najwyżej się w nocy zdziwi. Przełączamy, robimy 80 lumenów. Ta sama dioda zwiększa nam jasność świecenia i mamy właśnie parametry, które przed chwilą podałem. Jedziemy dalej, to jest czwarty. Ale ja od razu powiem, że pomimo 6 programów tutaj dedykowanych, to jest czwarty, jak dla mnie, użyteczny program, czyli 200 lumenów. Tutaj, może zobaczycie, załączy się druga dioda o innej soczewce. Nie powiem, że dioda jest większa. Myślę, że dioda może mieć taki sam rozmiar. Dzięki temu świecą nam dwie diody, jedna punktowa, ta z pierwszych dwóch trybów i druga jest soczewka jakaś szersza, inaczej sfokusowana. Ona oprócz dodania tutaj zasięgu też robi większy obszar skupienia, skupienie wiązki jest mniejsze, w ten sposób, jest szerszy kąt świecenia. Co nam daje ostatni tryb 200 lumenów? Tryb 200 lumenów daje nam 60 metrów zasięgu przez 3 godziny. Na 3 godziny nam starczy, więc jeżeli idziemy nocą przez las, to bądźmy świadomi, że ten czas pracy radykalnie się skraca, no bo 3 godziny to już jest tak dosyć pod kątem iścia i później jeszcze korzystania z niej na miejscu, to już mamy tak, robi się troszkę wąsko. Ale fajnie, że mamy to podane. Wiemy na co się przygotować, wiemy na co się nastawiać. Czwarty tryb to jest tryb Super Turbo Combo i w ogóle, oni to nazywają jako BOST. Przez naciśnięcie przycisku dalej, że chcemy jeszcze więcej silniej, ta druga dioda też dostaje powera i przez 10 sekund będzie nam dawała 40 lumenów, co nam ma pozwolić na osiągnięcie zasięgu z naszego ocznego na 90 metrów. Po 10 sekundach przyłącza się z powrotem do trybu 200 lumenów. Przez ten czas
przez ten czas, nie wiemy jak to na żywotność diody będzie działało, przez ten czas ta jedna dioda bardzo się nagrzewa. Więc ja z tego trybu raczej nie będę chciał korzystać, bo myślę, że może to negatywnie wpływać właśnie na trwałość diody. Tryb ostatni, szósty, no to mamy standardowe, to już nawet jest w byle jakich czołówkach, to mamy właśnie, to mamy zwykłe takie pikanie i miganie. No przeze mnie praktycznie nigdy nie wykorzystywane, nie miałem jeszcze powodu. To tak, podoba mi się na pewno to, że opaska jest po prostu zwykła dwuwymiarowa, a nie jak jest wcześniej, a mamy tutaj ją niedemontowalną, że jest jeszcze taka trzecia na głowę. No ona przy czapkach z daszkiem, czy w ogóle jakimś korzystaniu z czapki, jakoś tak mam wrażenie zawsze, że ona mi obłazi do góry. Tutaj tego nie można wypiąć i po prostu niewygodne jest to trzecie coś. Tak patrzę, czy jest jeszcze w środku coś, co mogłem przegapić, bo tryby przedstawiłem. O, co jest fajne a propos budowy. Tutaj do czoła generalnie przylega nam pasek, tutaj nam przylega po prostu do czoła pasek przepleciony przez umocowanie do tego plastiku, tej nastawy. No, nie myślałem o tym nigdy, ale jeżeli tutaj właśnie wziąłem i otworzyłem i zobaczyłem, że tutaj z kolei jest dana pianka, zdaje się EVA, jak ja mam doświadczenie, to jest pianka EVA, to nam przylega do głowy, no to jest bardzo fajne, miłe wrażenie, że to jest takie dopasowane i jest przyjemne po prostu w dotyku. Nie jest takie ordynarne właśnie plastikowo, jakieś pętelkowe z odczuciem materiału jeszcze, który dociska tutaj do czoła. Więc jakoś takie szczegóły właśnie robią wrażenie, że to jest fajniejsze, no to jest przeskok od latarki za 15 zł. W pudełku jeszcze znajduje się całe szczęście instrukcja, zbiór rysunków, które mają pomóc w jej obsłudze. Więc tutaj warto powiedzieć, jak jest sygnalizowane, że latarka w ogóle ma sygnalizator, jak tam bateria się trzyma. Po włączeniu latarki w jakikolwiek z trybów pokazuje nam się kolor stanu baterii. No ja oczywiście się tutaj przygotowałem przed materiałem, akumulator jest naładowany. Co się zmienia? Jak to wychodzi z użycia? Zielona pokazuje nam, że mamy tutaj do 170 do 100 i później, no nie będę tego czytał, bo ja widzę do góry nogami odwrócony ten obraz, lewo, prawo, lustrzanie znaczy się i dalej jak widać na obrazku. Trzy kolory, przy czerwonym musimy się podjąć jakąś decyzję, co robimy dalej. Identycznie sytuacja ma się w przypadku tego ogniwa, jak pokazałem, jak już weźmiemy je, wyjmiemy, to w trakcie pracy tutaj ogniwo też ma swoją diodę, pokazuje jak mocno jest naładowana. Ja nie mam w rękach, kamera ma stabilizację, ja w rękach nie mam stabilizacji. O, takie coś. Co mamy tutaj? Tabelki, które omawiają to, co ja omówiłem, czyli jak daleko będziemy przy różnych lumenach widzieli. Dobra, no ja myślę wtedy, że to byłaby ta część pokazowa, a później przejdziemy do pomiaru właśnie tych luksów. Co ja chcę zrobić? Ja mam luksometr, mam przyrząd magiczny do mierzenia luksów, światła padającego. I od razu powiem, że właśnie tutaj będzie fajna petarda do merytoryki materiału. Wszystkie parametry w latarkach w sklepie są podawane w lumenach, czyli z jaką ma moc ta dioda, z jaką ta dioda mocą świeci. Ja już nieraz mówiłem, że jestem humanistą, więc nie wymagajcie ode mnie tutaj jakichś technicznych super opisów. Dla mnie to lumen to po prostu jest siła świecenia diody, nieważne pod jakim kierunkiem czy rozproszeniem światła ona to światło emituje, liczy się moc diody. Natomiast to, co ja widzę jako właśnie ten humanista w lesie, no to co mnie interesuje moc diody, mnie interesuje jak mocno jest i daleko oświetlony obszar, który się znajduje przede mną, jaki jest zasięg, co ja będę widział, ile będę widział i w ogóle. W związku z tym udało mi się zapożyczyć luksometr, urządzenie do pomiaru luksów. Luksy z kolei to jest, wydaje mi się, właśnie użyteczna dla użytkownika jednostka miary, ponieważ luks mówi nam o tym, no tam jest definicja, ja gdzieś tą definicję miałem, tylko ja na szybko wyskoczyłem i nie wziąłem kartki, żebym się elegancko przygotował. W skrócie luks nam powie o tym, jak jasno na daną powierzchnię będzie świeciła ta dioda w pewnej odległości, czyli będziemy mieli obiektywną w jednostkach wyrażoną miarę tego, jak jasno dana powierzchnia będzie oświetlana. Test przeprowadzimy dla tej latarki i właśnie dla porównania dla tej jakiejś za 15 zł, żeby było można właśnie porównać tą różnicę skupień czy jasności, bo
bo tutaj właśnie no niestety ja nie mam, nie, miał, nie było nowości, jak kupowałem, nie było opisane, jakie na te parametry ta dioda ma. Ale będzie porównanie jakiejś i tej fajniejszej latarki, właśnie jakie będą wyniki w jednostkach. Będę mierzył w dwóch punktach. 2 metry od diody, od latarki, jak mocno natężenie światła, jakie pada, oraz metr w odległości od tej latarki. No myślę, że to są najbardziej chyba jakieś miarodajne wyniki, ponieważ do 2 metrów, no to tak mniej więcej jak mamy ją tak skierowaną przed siebie, to powiedzmy, że to jest jakaś odległość, z której korzystamy. Nie będę mierzył na, nie wiem, 90 metrów, bo to się mija tam z celem, bo nie chodzi mi o to, żebyśmy zobaczyli, że po 90 metrach drogi światło tam dociera do rejestratora i daje wynik 1 albo 2 luksy. Chcę widzieć różnicę, która wynika właśnie z podwojenia się pewnej odległości, żeby ta różnica w tych jednostkach była duża. Więc czekam, aż się ściemni i robimy właśnie ten merytoryczny, fajny materiał, dzięki temu właśnie, że mam dostęp do takiego urządzonka. I jesteśmy w przyszłości, słońce nam elegancko zaszło, jest jeszcze szczątkowe oświetlenie, więc może tak, żeby było coś widać, ale to nie powinno chyba zakłócić przebiegu eksperymentu naszego pomiaru. Urządzonko do pomiaru luksów, to od razu pokażę, że to w ten sposób fajnie wygląda. Mamy czujniczek i wyświetlacz. Więc ja od razu poinformuję na wstępie, że warunki bazowe są takie, że tło ma 30 luksów na chwilę obecną, jest godzina 22 dochodzi. 21.30 chyba, jak patrzyłem przed chwilą. Mamy taśmę położoną 2 metry odległości. Będziemy robili pomiar dla 2 metrów, dla metrów z każdego po kolei z tych trybów dziennych. No, światła czerwonego 4 lumenów nie będziemy mierzyli, bo jest poniżej promieniowania tła nawet. Więc co, możemy zaczynać. Testujemy tryb pierwszy, 3, tryb 30 lumenów, zasięg 15 metrów, czas działania baterii 20 godzin. Co to nam daje? Tak. Jeszcze raz, biała. Dobra. I świecisz na czujniczek. Tryb 30 lumenów świeci nam z intensywnością 30 luksów z 2 metrów oraz 60 z metra, więc taka informacja. Następnie przestawimy się w tryb lepsiejszy, 80 lumenów, czyli 30 metrów przez 8 godzin. Zobaczymy, jak te wartości się zmienią. Później na samym końcu porównamy to do naszej jakiejś czołóweczki za 15 zł, żebyśmy mieli właśnie jakieś tło dla porównania. Drugi raz przycisnęłaś już? Tak, teraz jest drugi raz, widzę. Wynik to jest 50 z 2 metrów luksów oraz 140 luksów z 1 metra, więc jest ewidentnie jest jaśniej. Tryb następny. To będziemy mieli 200 lumenów i to będzie ten tryb ostatni użyteczny, przez którym mamy widoczność mieć na 60 metrów i bateria ma działać tam 3 godziny. I tutaj już jest konkret. Tutaj jest konkret, z 1 metra uzyskujemy już tutaj 450 luksów, to jest oświetlenie praktycznie dzienne. To jest oświetlenie, które teoretycznie wystarczy według przepisów do pracy w biurze w ciągu dnia. Damy jeszcze dla porównania ten tryb Super Boost, ale mówię, to jest tylko 10 sekund i on później się przełącza z powrotem, no ale zobaczymy. Zapomniałem tutaj podać, z 2 metrów na tym trybie ostatnim użytecznym, 200 z mocą 200 lumenów, to mamy 200 luksów z 2 metrów, tak, bo ja podałem ten bliższy kawałek, a nie ten dalszy, więc taki efekt. Wrażenie jeszcze Turbo Boost, pewnie będzie najfajniejsze z 1 metra. Mamy 10 sekund po włączeniu, więc celuj dobrze. 500 z 2 metrów. Z 1 metra 2000 luksów mamy w tym trybie Turbo Boost z 1 metra, więc no jest przeskalowanie. I teraz, żebyśmy mieli porównanie do jakiejś latarki.
I co jest ważne, jak się oślepiają te diody, tak samo jak się w nie patrzy, więc ja tam myślę, że nie ma jakiejś przerażającej różnicy w liczbie lumenów mocy samej diody. Jakkolwiek, lumeny nie mówią nam o rozproszeniu wiązki. Jakaś latarka za 15 zł ma bardzo szeroki kąt świecenia, więc nawet w tej swojej najmocniejszej postaci, w trybie, podejrzewam, że tutaj będzie bardzo, bardzo nie rekordowy wynik. Czyli 2 metry przy maksymalnej jej mocy. Ja mocy jej nie kojarzę, ponieważ na pudełku było napisane tylko, że Extra albo Very Strong Light. To nie jest jednostka SI. Na najmocniejszej mocy mamy 30 luxów z 2 metrów. I niecałe 100 luxów z 1 metra. Więc daje nam to jakiś ogląd na sytuację, na porównanie właśnie siły świecenia na odległość. I tutaj ta jest różnica właśnie, że ta latarka ma bardzo szeroki kąt padania, ona daje fajne trupio blade niebieskie światło, ładnie rozproszone na szerokim bardzo kącie. Jednak do wędrowania, dlatego ja się zdecydowałem na kupno nowej, że do wędrowania to absolutnie się nie nadawało, bo po prostu ja już od metr dwa przed sobą, to ja praktycznie już nic nie widziałem. Widziałem bardzo szeroko za to co jest dookoła mnie, konkretnie pod nogami. Więc ta latarka daje nam skupienie wiązki światła. Bym powiedział, że jest niespójnie regulowane, to żeby było dla jasności, bo wiem, że latarki niektóre taką rzecz mają. Ona ma skupienie średnio szerokie, ma wyraźnie centrum, które świeci nam w dal, ma też wyraźnie zarysowane to słabsze oświetlenie, które oświetla nam wszerz okolice, coś takiego mniej więcej. Myślę subiektywnie, że jest to w miarę dobrze wyliczone, że tak jest naturalnie. Patrzę przed siebie, to widzę daleko ostrym promieniem, patrzę obwodowo, widzę co się dzieje pomiędzy. W tej jakiejś latarce za 15 zł patrzę przed siebie i mnie się pikseloza robi w oczach, bo brakuje mi światła. Patrzę dookoła, no tak, coś tu widać, coś tu oświetla. Yeah. Więc mamy już konkretną noc. W związku z tym przyszedł moment na ostatnie testy, ostatnie pokazanie. Skupienie wiązki światła, jak to mniej więcej wygląda w nocy. Tyle, ile kamera będzie umiała, tyle pokażę. Będzie widać na pewno właśnie ten zarys tej szerokości, bo to jest bardzo ważne, jak szeroka wiązka jest, czy jest skupiona, czy jest mega szeroka. Więc możemy zacząć od tego, co mnie w tej chwili doświetla, czyli ta jakaś czołówka za 15 zł jako punkt bazowy, żeby później zobaczyć ewentualnie różnicę. Jeżeli sprzęt pozwoli, to pokażemy różnicę pomiędzy właśnie tą jakąś i tym naszym trackiem 900 z Decathlonu. Czyli najmocniejszy tryb świecenia jakiś. No i tu właśnie praktycznie nic nie widać. Tutaj praktycznie widać tylko tyle, że jest na oko. Ja widzę, że jest bardzo szeroko i za daleko nie widać. Widać, jak weźmiemy niżej kamerę. No to właśnie tak jak wspomniałem, że mamy bardzo szeroki kąt. Widzimy, co jest u nas dookoła naszych nóg, po lewej i po prawej stronie. I żeby była wtedy różnica, to zaczynamy. Track 900 z Decathlonu. Pierwsze ustawienie. No tutaj tego nie będzie widać, więc światło czerwone omijamy. Dajemy pierwsze 30 lumenów. Widzimy tyle samo, co przy najsilniejszym ustawieniu tamtej byle jakiej latarki. Na kamerze nic nie widać. Bierzemy w dół. Będziemy widzieli, że jesteśmy oświetleni troszkę bardziej punktowo pod nogi. Jest możliwość wędrowania z tym. Widzimy mniej więcej na jakieś... Wyraźnie widzimy na jakieś 9-10 metrów. Załączamy tryb następny, 80 lumenów. Tutaj coś się już pojawia. My widzimy całkiem sporo. Kamera niestety kamera to uniemożliwi, bo ona ma swój sensor. Dioda zmieniła natężenie światła, nie zmieniła nam kąta widzenia. Zobaczymy, czy stodołę, która jest też oddalona o 10 metrów, będzie widać. O, tutaj nawet może nawet lepiej będzie widać. Że widzimy przy 10 metrów przed nami już dosyć bardzo jasno, jeżeli idzie o nasze subiektywne spojrzenie. I przełączamy w ten tryb najsilniejszy, użyteczny, który ma starczyć nam na 3 godziny 200 lumenów.
załącza nam się następna dioda i pali nam się ta, która paliła się do tej pory. No, widać ewidentnie konkretną różnicę, na tyle dużą, że u nas jest bardzo jasno, a w kamerze po raz pierwszy widać coś w miarę bezkompromisowo. Z takim czymś możemy iść, widzieć no, daleko, 30 metrów dalej. A pod nogi widzimy centralny punkt, że ona nam tutaj świeci tak jak świeciło, jest ostro, bardzo jasno oświetlone punktowo, oraz dookoła, co jest dookoła nas, też mocno widzimy, fajnie. Kamera nie umożliwi nam pokazania w HD to, czego widzimy na żywo, ale widzimy już spokojnie oddalone od 40, 50, może 60 metrów drzewa. Widzimy je bardzo dokładnie i wyraźnie. O stodole nie wspominając. No i co? Na koniec tryb Turbo Boost. Dajemy te 10 sekund. I szybko, wiesz, mamy 10 sekund, żeby pokazać. No my już widzimy petarda, po prostu oświetla nam po sam horyzont z tyłu. O, i teraz 10 sekund wyłączyło się, wracamy do 200 lumenów. Kamera ze względu na budżetową pozycję, no nie pokaże tego, co widzimy, ale wy macie jakiekolwiek pojęcie mniej więcej na temat wiązki skupienia i gradacji skali kolejnych trybów. No i myślę, że tym szczęśliwym testem czuję, że zrobiłem kompletną recenzję i to nawet w miarę merytoryczną. Tak. Teraz będę się żegnał. Pożegnamy się 2 godziny wcześniej, kiedy było jeszcze światło. Całe szczęście program do montażu filmów jest nieliniowy. Nieliniowy program do montażu filmów, dzięki temu możemy oddać chronologię, czas i w ogóle. Więc widzimy się za 2 godziny temu. Podziękuję za oglądanie. Więc dziękuję bardzo za uwagę. Się ściemnia, coraz mniej widać, to ja właśnie tutaj zakończenie sobie pozwolę zrobić jeszcze, póki coś widać. Mój wniosek z tej opisu recenzji i chwili pokorzystania z tej latarki jest taki: nie chcecie wydawać 400-500 zł na niesamowite jakieś latarki, to nie trzeba tego robić, ale absolutnie bezsensowne jest wydawanie tych 15 zł na byle jakie czołówki, które po prostu są, nie mają praktycznie żadnej kontroli nad ich użytkowaniem, nie dają nam żadnej kontroli nad środowiskiem. Myślę, że 119 zł w wypadku Trek 900 z Decathlonu to nie jest jakiś turbo wydatek na rzecz, która będzie nam służyła lata, jest pomyślana, ma kilka fajnych trybów, w tym to światło czerwone, jest ładowana przez USB z możliwością korzystania akumulatorków, więc wydaje mi się, że 119 zł na pewno jakoś nie zabiło mojej kieszeni, jeżeli sobie pomyślę, że przez ostatnie 4 lata ja chyba takich czołówek za 15 zł to chyba przerobiliśmy z 5, jeżeli dobrze kojarzę. I nie mieliśmy, ja nie myślałem o tym, dlatego nie miałem z tego żadnej frajdy, ale jak już zacząłem myśleć i zwracać uwagę na niektóre parametry, to zaczęło mnie drażnić właśnie włączenie czołówki za 15 zł, które mi robi takie pole widzenia, a ja przed siebie i tak nie widziałem. Więc dziękuję za uwagę, jeżeli materiał się podobał, to łapka w górę, jeżeli jesteś nowy, to zasubskrybuj, jeżeli tobie te się podobne treści interesują, bo przez przypadek pewnie tutaj cię nie wrzuciło, nie wpadłeś. I do zobaczenia na następnym materiale, trzymajcie się, dzięki. Ciao.